Witam Was wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam, znaczy pokażę. Mam zamiar rozpocząć, kontynuować, wybaczcie, że się tak ma tą moją serię z konta Han1116 pod tytułem Fani czterech kółek w grze Street Lega Racing Redline. Jest to dość popularna gra, najlepsza dla majsterkowiczy, ponieważ możecie robić co chcecie, rozebrać silnik na części pierwsze, złożyć go, nie wiem, cały samochód porozbierać, no dosłownie co chcecie. Koło możecie nawet zdjąć, no sam środek koła nawet jeśli Wam pasuje. Jeżeli macie takie felgi dwuczęściowe, w tej grze można teoretycznie wszystko zrobić. Widzicie, ja wcisnąłem do Poloneza, zwykłego Karosza, silnik V6, Twin Turbo, jak widzicie. Posiada on dwie turbiny. O, żeby nie było, że Was kłamę. Fajny interkulerek. Samochodzik chodzi dość, że tak powiem, niesamowicie. Ponadto posiada on hydrauliczne zawieszenie. Zaraz Wam pokażę, o co tu się rozchodzi. Pneumatyczne, o. Słuchajcie, zaraz Wam podniosę przód i zobaczycie, o co się rozchodzi. No, jak widzicie, samochód już jest troszeczkę wyżej. Oczywiście musi on posiadać zawieszenie pneumatyczne, gdyż jest tak nisko, że nie umie pole. A to dobra. O, że nie dałbym rady po prostu zjechać z tego podnośnika. Widzicie, kurde, coś się skopało, krzywo stał. Zaraz Wam pokażę, jak on nisko stoi. Leży tak właściwie, no. Troszeczkę układ kierowniczy dziwnie działa z niewiadomych mi przyczyn, ponieważ dawno też w to nie grałem. Zmieni bieg. Kurde, odzwyczaiłem się, jak to się jeździ. Niestety jakaś wada jest tego silnika i no, widzicie, jaki jest, kurde, niestety kamper. Wrócimy na luz, pedały zatrzymamy. O, zaraz go opuszczę, żeby się wszystko widzieli. W tej grze można, jak już mówiłem, bo jedno jest niepodniesione, dobra. W tej grze, jak już mówiłem, można wszystko. Dosłownie można wszystko. Możecie rozebrać silnik do zera dosłownie. I go, jeżeli Wam pasuje, złożyć. Zaprezentuję Wam. Tutaj zdejmujemy obudowę. To filtr stożkowy mogę zdjąć, pokrywę głowicy. No, mogę rozebrać dosłownie głowicę na części, silnik zdjąć, wszystko mogę. Czekajcie, zakładam wszystko, żeby nie było. Będzie, że popsułem i dopiero będzie. No, dobra. Nie, widzicie, Polonez leży dość nisko. Wcześniej leżał tak, że teoretycznie te rury, co tu widzicie, od turbo, leżały na tym, ale mało o tym. W serialu będę kupował uszkodzone samochody albo niekompletne i będę je naprawiał. Będzie to po prostu coś na podstawie tego, co leci na Discovery Channel. Program Fani czterech kółek. Bardzo fajny programik. Stamtąd zaczerpnąłem właśnie ten pomysł. No i nie ukrywam, że cieszył się dość dużą popularnością. Fakt, miałem trochę dużo zminusowanych. Teoretycznie wszystkie filmy są zminusowane. Ale jest też grupa osób, którym się bardzo podobała ta seria i dlatego mam zamiar ją po prostu kontynuować. Tak. Jak już tłumaczyłem, w grze będę kupował samochody uszkodzone, rozbite, nie wiem, kurde, wypadkowe, niekompletne. Czekajcie, pójdę na szrot, jeżeli mi się uda. O 7, czekajcie chwilę.
15, dobra. Tutaj możecie kupić różnorodne samochody. Wiecie, mamy trochę mało FPS-ów. I dobra, lecimy. Nie widzicie, to jest mój Polonez. Mamy coś takiego. Tutaj widzicie, już jest niekompletny samochód, nie ma zawieszenia. Już jest dużo do roboty w nim. No i niestety więcej nie ma. Tak więc już będę kontynuował tą serię. Samochód, jak już mówiłem, można dosłownie zbudować od podstaw. Widzicie engine block. Bloki silników, Europen, Duchen, wszystko, Japanes, V6. Oczywiście jeszcze są silniki VVV12 nawet. Nie w tej grze. GMC V6, widzicie. DTM V6. No jest. Bardzo fajna gra, bardzo ją polecam. Co? Zapraszam wszystkich, abyście czekali na tą serię, ponieważ moim zdaniem naprawdę będzie warto. Jeszcze nie wiem, jakim samochodzikiem się zajmiemy, ale na pewno będzie on warty uwagi. Trzymajcie się, na razie.